Kochanie, dzień dobry, dzióbeczku. Beata Antonow, pies Rex. Przyjechaliśmy z Czech. Nie wiedziałam, z czym mam problem. Wydawało mi się, że psy są strasznie agresywne. Nie brałam pod uwagę, że mogą to być jakieś problemy emocjonalne u tych psów. Jesteśmy z dwoma psami. Mąż jest gdzieś tam. Tutaj dowiedziałam się tylu wspaniałych, mądrych rzeczy poznałam. Zobaczyłam, że mój pies, co jechaliśmy tutaj, a ja miałam problem, jak wysiądziemy z samochodu i jak w ogóle pogodzimy te psy z innymi psami. To jest tak, że one bardzo się nawzajem wspierają, te psy. Podejmują decyzje i one jak zwracają uwagę bardziej na siebie nawzajem niż na was. Bo wy jesteście obciążnikami na smyczy, które im przeszkadzają zrobić coś, na co mają ochotę, a nie partnerami do rozmowy na temat tego, co na to my będziemy się przede wszystkim popracować jeszcze na innym poziomie, czyli na poziomie budowania relacji, a nie opanowania zachowania. To jest troszkę tak, będę wam o tym mówił, jakbyście poszli do lekarza i mówili, że tu mam krostkę. Nie? I lekarz ma dwa wyjścia. Albo wam zacznie zapisywać pudem na tą krostkę, albo dowiecie się, że to jest inna choroba, której to jest tylko objaw. Nie? I próba tutaj zapanowania nad tym zachowaniem, bez pogłębienia relacji, czyli oddania tego zaufania wam, to jest właśnie to leczenie krotki zamiast przyczyny. Więc to, ale fajne są. Fajne, bo słuchajcie, jak mamy samochód, który ma napęd, tak jak mamy psa, który ma czegoś chce, to jest łatwiej niż takiego, który nic nie chce, bo wtedy można go tylko psać. Fajne. Jeśli damy radę po 4 dniach, 5, widzę coś, co nawet mi się nie chciało śnić. Mój pies miał za zadanie przejść w 90% bezproblemowo obok innych psów w takiej odległości. Dzisiaj nasz trener Hubert widział, że przeszedł mniej niż metr. Wybornie! Super Rex! Super Rex! Super! Super! A tu jeszcze drugi idzie, wiesz. Dobra. Możesz teraz przejść kawałek dalej już, żeby... Dalej, wiesz, żeby już nie robić takiego ciśnienia za dużo. Super. I teraz go możesz nagrodzić za to, że mu się udało. I dać mu troszkę luzu, bo wiesz, on się bardzo postarał. Luz. Pies jest spokojny, jest wyciszony. Strasznie dużo pracy przed nami. Żenia ma pół zeszytu zapisanego, co byśmy mieli zmienić. Tak, byśmy mieli zmienić wszystko. Głównie siebie. Siebie, a widzę szansę dla tych psów, a widzę, że lepsze życie dla nas, żeby mieszkanie i spacery z tymi psami były po prostu przyjemnością. Żebyśmy się nie męczyli, a mielibyśmy z tego radość. A strasznie dziękuję, a każdemu polecam ten kurs, a już planuję przyjechać w przyszłym roku. Zapraszam.
Tak. Dziękujemy, dzięki, naprawdę. Dzięki, dzięki. A jak ktoś napisze na wesołej łapce, że wyglądamy smutnie, tak niech przyjedzie i zobaczy, ile to jest pracy. Dla tak. psów i dla właścicieli. Reks? Reksi. Reks? O ja, jaki słodziak. To jest mój super pies.